jest atutem tego programu nowego sezonu? Nowego sezonu, tak. To będzie po prostu Kuba, co tam się będzie działo. Jeżeli... Jeszcze więcej seksu? O Jezus, tam po prostu... O Jezus! Wyobraź sobie reżyserkę, Panią reżyser? Nie, nie, jakby pokój, gdzie jest... A, pokój reżyserka to jest dla mnie pani reżyser. Czekaj! Pokój, gdzie jest pełno monitorów, tak. Podgląd naszego... Podgląd naszego Hotel Paradise. Nastaje taka godzina już intymna. I na każdym jednym monitorze... Goła dupa. Tam, wiesz, nie? Co? No się dzieje. Co ty gadasz? Na balkonie, w łazience, na łóżku. Jezus Mario, której to leci? Więc... Naprawdę tak jest? Ci nasi po prostu uczestnicy drugiej edycji, to oni po prostu tak weszli naprawdę, tak po prostu... Tak, ale co, sponsorem jest producent jakiegoś takiego? No właśnie nie, ale oni sobie całkiem nieźle radzili. I naprawdę jest takie non-stop action direct? Jest, był taki dzień, nie mówię, że codziennie, ale był taki dzień, gdzie faktycznie po prostu mówię, no to seks, no. Także będzie się działo, ale dobrze. Będą bardzo ciekawi ludzie, będą inni niż pierwsza edycja. Dobrze, ale teraz powiedz mi, o czym ten program... w ogóle Krzysztof kojarzy ten format, Hotel Paradise? Średnio, ale powiem ci, to jest dla mnie historyczne wydarzenie, że konfrontujemy tutaj telewizję i internet akurat w taki sposób. Nie, bo ciekawi mnie, bo ty jesteś człowiekiem, który ma takie bardzo fajne, etyczne podejście do odpowiedzialności za to, co się pokazuje i mówi. To jest teraz mówię serio. I teraz jak tak, do takiego internetowego analityka, trochę z człowieka socjologa, co ten program nam mówi, o jakiej kondycji, o ale czym? Powiedz mi, czy on musi naprawdę mówić o czymś takim ambitnym? Nie. A czy to nie jest trochę tak, że społeczeństwo lubi wrócić do domu po ciężkiej pracy, zresetować się, włączyć taką siódemkę... I zobaczyć jak wszyscy... I zobaczyć, nie, ale zobaczyć tych młodych, takich, wiesz, taką energią... Tak, ja uwielbiam patrzeć, jak się ludzie dymają w telewizji, uwielbiam. Dlatego oglądam jak miłość, no. A wiesz co, Kuba, jesteś niesympatyczny. Naprawdę? Tym bardziej, że w pierwszej edycji ci uczestnicy byli naprawdę bardzo zachowawczy, więc nie rozumiem tego... Czy teraz będzie więcej? Teraz będzie więcej, ale nie znaczy to, że drugą edycję można na przykład podpinać pod to... Zastanawiam się, jeżeli... W drugiej wszyscy uprawiają seks, to w trzeciej ekipa się będzie pieprzyć. A może i tak będzie. Zobacz, ile przyjemności. O, patrz, już jeden odezwał. No. Ja.